I zaczynamy, to jest trochę zimno, trochę mnie... Ten co przepity. Od lewej do prawej, jak widać, mamy już przygotowane. Będą cztery testy. Pierwszy na decybelomierzu, tylko na telefonie niestety. Drugi na pokrywce od garnka. Tutaj jest pokrywka. Trzeci na puszce po piwie. I czwarty wbijemy w ziemię. Jesteśmy w takich okolicznościach przyrody wokół pola, więc raczej huk będzie się roznosił, a nie odbijał, ale trudno. Jako pierwsze petardy Piccolo od Jorge, K0201 to kod, 40 sztuk za złoty 49 paczka, co daje 3,7 grosza za sztukę petardy. Cała paczka zawiera 6,4 grama neku. No, to było słabe. Niecała stuwa. No, no dobra, dalej, bo to szkoda. Szkoda czasu, bo to było naprawdę słabe. Drugi zawodnik to petardy Crash od Komety, kod P1205, 50 sztuk w opakowaniu, złoty 49 paczka, co daje 2,98 grosza za jedną petardę, a całe opakowanie ma zaledwie 4 gramy neku. O, to było już fajne, przekroczyło 100. Na decybelomierzu przekroczyło setkę, czyli nie ma tragedii jednak. I kolejne petardy to mini korsarze od Tropika, kod K0202S. Opakowanie ma zaledwie 20 sztuk i kosztuje złoty 49, co daje 7,45 grosza za sztukę, a opakowanie ma zaledwie 2,8 gram neku. Cisza. Trochę cisza. Podobna wartość na decybelomierzu, ale wydaje się, że jest trochę ciszej. Explosive 2 to kolejne petardy, które będą testowane. Kod EX2, 20 sztuk w opakowaniu, złoty 50 to ich cena, czyli 7,5 grosza za sztukę. A całe opakowanie ma 8 gram neku, najwięcej do tej pory. O, mamy zwycięzcę do tej pory. Najgłośniejsza. Piccolo Korsarz od Tropika, kod K0201S, 60 sztuk, złoty 59 za opakowanie, czyli 2,65 grosza za sztukę. To najtańsza petarda, jeśli chodzi o przeliczeniu na sztukę, ale opakowanie zawiera zaledwie 1,2 gram neku. Bardzo malutko i jest to petarda bez lontu od raskę. To chyba będzie gówno. Nie wypał. Nie. Ale długo się pali. No słabsze. W tych pierwszych pięciu Explosion 2 chyba zrobił robotę, nie? Tak. Największą. Z tych pięciu Explosion 2. Kolejny zawodnik to Big Football Cracker XXL od Komety P1103. 6 sztuk w opakowaniu, złoty 69 paczka, co daje 28,2 grosza za sztukę, a opakowanie ma 6,3 gram neku. Lecimy dalej, piłka futbolówka. O! To było dobre. Decybelomierz pokazuje raptem niecałe 110, ale była zdecydowanie najgłośniejsza. Kolejne petardy Piraci z Karaibów SFA0204F, 12 sztuk w opakowaniu, złoty 70 cena za paczkę, czyli 14,2 grosza za sztukę. 5,64 neku ma opakowanie. Piraci z Karaibów. Uuu! Piraci czy futbolówka? A chyba futbolówka. Futbolówka trochę mocniejsza. I kolejne petardy Explosive 1 EX1, 40 sztuk złoty 99 za paczkę, czyli 4,97 grosza za sztukę, 6,4 gramy neku ma paczka. No, jak na takie gówno. Nawet. Nie ma tragedii. Explosive 3 to jest kod EX3, 20 sztuk w opakowaniu, cena złoty 99, czyli niecałe 10 groszy za sztukę. 10 gram neku opakowanie. Uuu! Najmocniejszy. Mówisz? Chyba tak.
że od futbolu. Tak mi się wydaje. I ostatnie petardy to K1, 60 sztuk, złoty 99, czyli 3,31 grosza za sztukę, 6 gram neku w opakowaniu. Nie, najdroższa. Teraz K2. Popierdółka. Generalnie na tym decylobelomierzu no średnio te pomiary wychodzą. Większość ma zbliżone. Proponuję małą dogrywkę zrobić z tych trzech najgłośniejszych, czyli futbolówki, Piraci z Karaibów i Explosion 3. Fajna piłeczka. Nie wypał. No, nie wypał. No. Ja pierdziele. No, jeśli dostajemy 6 sztuk i jeszcze jedna jest niewypałem, to troszkę niegrzeczne. A, drugie podejście, dogrywka, futbolówka. Aj! Aż drygła ziemia. Robi robotę ta futbolówka. Piraci z Karaibów? Tak, to jest największa petarda wizualnie. Stoję na odległości 5 metrów. Cisza. Ma w ogóle inny trochę huk, inny, ma, nie? Inny dźwięk jest. Futbolówka jest taka... Bardziej pusty taki w nią, nie? Jak trójkąt, taka właśnie obfita. A w Piratach jest takie mocniejsze pryknięcie jak z pikolaków. No. I Explosion. Explosion? Oh fuck, tak? Nie wiem, czy nie głośniejsze. Ta ma też taki dźwięk płytki, ale jest głośniejsza, więc... Z tych wszystkich, na ten moment, najbardziej bym polecał Explosive 3. 20 sztuk, poniżej 2 zł. Lepszej oferty nie znajdziemy. Lecimy drugi test. Pokrywka? Lecimy. Ja nie liczę na nic wiele, więc jestem w odległości poniżej 5 metrów. Zobaczmy. Uuu! Więc jednak ten kamień robi robotę. Proszę powtórzcie, bo byłem za blisko. To była ta najsłabsza? Tak, to była ta najstarsza. Masz jeszcze raz, Mati. Od kamienia się trochę odsunę. Zoba. To znaczy, że te petardy są bardzo nierówne. Teraz leci crash. No jak widać, odległość jakieś 2 do 2,5 metra. Mini Corsair od Tropika. Dźwięk tak się bardzo rozszedł. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Mini Corsair, nie wiem, czy tam prochu trochę nie uleciało. Czas na Explosive 2. Wow, 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 aż straciłem z oczu. Chyba najwyżej. I Piccolo Corsair od Tropika. Bez lontu. Ona się długo pali. No, gówno. Zaczynamy od piłki, która jest najdroższa pod... Nie pokryje. No trudno, jakoś tam. Która jest najdroższa pod względem cena, jakość. Myślę, że tu już muszę się oddalić, bo... Będą latały... Wyżej. Wow, 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 wow. Ale huk. No tak na wysokość drzew poleciała pokrywka. Ale huk jest taki obszerny bardzo, nie taki płytki jak w tych pozostałych. Tylko w tych trójkątach i w tych kulkach zauważyłem, że huk zupełnie inaczej się rozchodzi. Piraci z Karaibów przed nami. Ona też była dość mocna, więc też stanę troszeczkę dalej. Słabiej. Słabiej. Mamy pierwszą awarię, odpadło ucho. Explosive 1, tak? Tu się szału nie spodziewam. To chyba był jakiś niewypał. No ale trudno. Niestety te petardy są bardzo nierówne.
Wow! Czy to nie był zwycięzca? Chyba tak. Porównanie do tamtej tej bomby. Podobny jak kulka, Explosive 3. I ostatni K1? Czy K2? Dobra, dawaj. No, gówno. Dobra, zrobimy dogrywkę tych trzech, które uznajemy za najlepsze do tej pory w tej cenie. Czyli kulka, Explosive 3 i Piraci z Karaibów. Zrobimy dogrywkę na garnku. Na garnku, tak. Dobra, lecimy. Dogrywka na garnku, zaczynamy od kulki. Wow! Dobre. Mega wysoko. Lepiej się ten po prostu huk odbija, bo jest zamknięta jakby ta petarda, a w pokrywce jednak ma ujście bokami. No fajnie ten. Może wszystkie trzeba było testować na garnku. No trudno. Nie będziemy już tego powtarzać. Piraci z Karaibów. No już wiemy, że Piraci z Karaibów są słabszą petardą. Ale bardzo ciekawi mnie teraz Explosive 3, który uznałem za najlepszy do tej pory pod względem cena jakość. No ale kulek jest tylko 6, a Explosive 3 20. W tej samej cenie prawie, że... Test garnka zdecydowanie wygrywa piłka futbolówka, później Explosive 3, Piraci z Karaibów najsłabiej. Dostałem. Jak stumika. Chyba nawet słabsza. Słabsza, albo była słabiej wbita. Mini Corsair to jakoś zupełnie nie wiem. Explosive 2. No. Najmocniejsza. Z tych najmocniejsza, zdecydowanie. Nie wypał. Pali się. Nie wiem, czy nie przygasi w ziemi. No, kurwa. No, ładnie. Zobaczmy, jakie obrażenia. No, to jest krater. No, fajnie. Kulka lepsza i już widać, o co chodzi tutaj. Petarda jest duża, ale o. Pół nie wybucha. Pół jest gipsu, po prostu, żeby była cięższa. Pół jest gipsu, kulka ma, jak widać nawet po tym, jak tu wybuchła, jest taka obszerniejsza, a tu wybucha tylko góra i dlatego ten dźwięk też taki jest taki płytki, jednostronny. To była moja analiza. Ale sobie swój przyrząd pracy. O, kupło. O, najmocniej. Możesz to odpalać nawet na święta. To by było na tyle. No śmiech na sali. Dobra, lecimy z kolejnym testem. Tym razem na też test destrukcji na puszce. Z Woodstocku Piccolo od Jorge, 40 sztuk. Ale szybko! No, ona ma strasznie krótki ląd. Ale pucha gorąca. Pokaż, puszka zatańczyła, troszkę się odkształciła, ale poza tym nic. Bardzo szybko wybuchła. Dobra, lecimy dalej. Druga to jest Crash od Komety. Muszę tutaj chyba troszeczkę oddalić jednak. Kolejny taniec puszki. Czy puszce pod kasz? Poza odkształceniem w sumie niewiele więcej. Czyli raczej takim czymś sobie krzywdy nie zrobimy. Nie, żartowałem. Dzieci, nie bawcie się petardami.
Tylko idioci się bawią. Nie no, żartuję. Kolejny taniec puszki. Ale kolejny raz. Gówno z tego wynika. Jednak dobre puszki na Woodstocku robi. O, Woodstocku są lepsze puszki chyba. Explosive 2, o, no tutaj może będzie nadzieja. Ostatnia nadzieja białych. Tutaj to już ładnie podskoczyła. Ale chyba też. Zdecydowanie najlepszy do tej pory wynik. Wygięło. Ale gorąco. No wygięło ładnie, ale no destrukcji nie ma. I to gówno, czyli Piccolo od Tropika. Picolak. Jedyna z tych bez lontu. Bardzo długo się też pali. Poczekamy. Czas na przerwę. Poczekamy. Może kawy? Poczekamy. Nie, pali się. Czy zgasła? Może się pali z tamtego jeszcze. Wiem właśnie. Chyba zgasła. Ale dajmy jej jeszcze szansę. No, ja petard draszkowych raczej nie uznaję. Bo kiedyś mi wybuchła w ręce od razu po odpaleniu od draski, więc nie polecam, nie uznaję. No ale do testu tutaj z obowiązków redaktorskich, że tak powiem, wziąłem. Druga próba. Trzeba poczekać. Nie dyj mi się. O! Jest! Ale szok! No słabo. Zatańczyło. Można się było tego spodziewać. Dobra, kulki nie mamy, kulka by na pewno to rozwaliła. Piraci z Karaibów, myślę, że rozwali tą puszkę. Ale przecież mogę się mylić. Proszę nie niszczyć rekwizytów. Do tego. Proszę panowie. Czy będzie tańcować, czy nie. Ale huk! Ale też jej nie rozwaliło jej w drobny mak. Tylko... Ale dno zostało na miejscu. No, dno zostało na miejscu. A tu ją tak rozerwało. Być może wpływ na to miały też to poprzednie, że ją trochę pokierszowały. Już inaczej się też rozchodził huk. No, tego się spodziewałem. Dobra, to weźmiemy ze sobą do śmieci, bo my nie śmiecimy. Dobra, i teraz lecimy z Explosive One. Aha, fajny palnik. Nie, bo się ta dysza zatyka od tego. A nie, bo mi tu ręka usnie. Jak z tym omletem chyba. Znowu szybka. Explosive One. Jest dziura, jest dziura. Coś czyli robią słabe puszki. Czyli jednak puszka z Woodstocku to puszka z Woodstocku. Masz jeszcze dużo? No. K1 Hammer 60 sztuk, złoty 99. Ależ niemiecka precyzja w tej petardzie jest. Jaki długi ląd, bezpieczny. Powiem tak, głośniej pierdzę niż ta petarda wali. Dobra. Sąd ostateczny, czyli no. Explosive 3, nie 2. 3? 3, nie 2, nie 1, nie 4, nie 16, 3. Małe poparzenie, nie róbcie tak. No i właśnie tak to wygląda. No ale tu już głosiej chyba nie pierdolę. Puszka w trzech częściach, każda część w inną stronę, po prostu ją rozerwało. No dobra, kończymy ten test. Co by tu powiedzieć na zakończenie? Nie wiem. Zakończył. Jeśli ktoś chce się bawić gównem, to jak najbardziej może sobie to wziąć. Jeśli ktoś chce troszkę lepsze, to już Explosive 2.
K1 również bym dorzucił do tej partii chusteczkowych. Explosive One, no raczej też, tylko że tu jest 40 sztuk, więc i tak, jeśli mielibyście wybierać, to polecam chyba Explosive One, ewentualnie dwa. Jest 40 sztuk tu też, no ale to możecie sobie, o. Explosive 3, moim zdaniem skromnym zwycięzca, 20 sztuk, poniżej 2 zł, najlepszy huk. Explosive 3, drugie miejsce, kulki, trzecie Piraci z Karaibów. Tak bym to uznał. A wy? Zgadzam się w zupełności. Tak samo. To co powiedział. Dobra, tyle. Żegnamy się. Następny filmik będzie od 2 zł do 3 zł. To już nie będą żarty. Nie będą żarty. Poważna sprawa. Na razie.